Siemano wszystkim, z tej strony adminki waszego najbardziej ulubionego fanpage'a gruziński po polsku, Nini i Maja i Palma. Widzicie palmę w tle? To znaczy, że jesteśmy gdzie? Macie 3 sekundy na odpowiedź. Raz, dwa, trzy. Batumi. Batumi. Chciałam powiedzieć w Miami. Jesteśmy w Batumi, słuchajcie, mimo że na razie zagranicznych turystów nie ma, ale można być turystą we własnym kraju. Sam. Turysta wewnętrzny. Turysta wewnętrzny, turystka tak. Turystka wewnętrzna się rozwija ponoć w tym kraju. Tak, tak mówią. Tak rząd nam mówi. Tak. Ale wiecie co? Są ludzie, prawda? Nie powiesz, że nie ma. Nie powiem, że nie. Są. Wiadomo, nie tak dużo. I wciąż tęsknimy za naszymi grupami turystycznymi. Bardzo. Tutaj zawsze przychodziliśmy. Jesteśmy w takim miejscu teraz, na samym początku bulwaru batumskiego. I tu przychodziłyśmy z grupami, tutaj pokazywałyśmy wszystko. I było bardzo fajnie i miło. Dobra, nie będzie takiego filmu, gdzie będziemy opłakiwać tą złotą erę. Dzisiaj zrobimy taki mały spacer po Batuminie. Ja tutaj jestem od 3 tygodni prawie, Nini dopiero co przyjechała parę dni temu i teraz się spotkałyśmy, bardzo się cieszymy. Potem się spotkamy jeszcze w Tbilisi, bo ja jakiś czas zostałem tutaj. Muszę opowiedzieć wam jedną historię, która się przydarzyła dzisiaj rano. Mianowicie, fajna historia, tak? Dzisiaj obudziłam się o 7, nie? Coś mnie obudziło, nie wiem co. Patrzę i na moim łóżku siedzi kot. Ale taki malutki, ale prawdziwy kot. Ja nie mam kota. Żywy kot. Nie mam kota, zacznijmy od tego. To jest najważniejsze w tej całej historii. Tak. Wiecie co, jak bardzo się przestraszyłam, po prostu nagle stałam i patrzę na tego kota i zastanawiam się, Maja, czy ty śpisz, czy obudziła się, czy to rzeczywisto, czy nie wiem, czy część snu? Tak. O co chodzi? To jest. Zaczynam patrzeć, kot też na mnie patrzy i myśli sobie, human, what are you doing? I'm sleeping. Potem zrobiłam zdjęcie, jednak właśnie było widać, nie? Bardzo się przestraszyłam w ogóle, taka jest historia. I okazało się, że mój ojciec wychodząc rano, widocznie przez parę sekund, nie wiem, zostały drzwi otwarte i kot wszedł do mojego domu. Koty tak mają, że czasami nie czekasz na kota. Czyli kot nie wybrał, tak? Ale tak. Z racji tego, że nie przybyłam na co dzień, to mi nie mogę zostawić tego kota. Ale wiecie co, chyba kot jak kot, nakarmiłam go i poszedł sobie. Znaczy, ale jakoś nie pokazałaś mu na drzwi. Tak, ale jakoś nie miał problemu po jedzeniu. Tutaj, proszę? Tak. Na do widzenia. Nie mówił. Human, what are you doing? I wanna stay. I wanna live here. Nie było takich w ogóle słów, więc... On chciał po prostu jedzenie. On chciał jedzenie, ale dałam, wiecie co, filet, bo wziąłam, wczoraj zrobiłam obiad, nie? I miałam tam filety. I wziąłam filet, pokroiłam. To jest dobry wybór. Inne rzeczy dałam. Jesteś dobrym człowiekiem, Maja. Dałam twaróg, bo nie powiedziała, że tak. Dałam twaróg i jeszcze dałam twaróg i... Zjadł ten twaróg? Trochę, ale najbardziej go smakowała filet. No, dobry gust ma, kot ma dobry gust. Powiedzieć tą historię, bo to było mega, mega dziwne uczucie. Bardzo się przestraszyłam trochę na początku, bo nie wiedziałam o co chodzi. Nie to chodzi. Ja poszłam spać o szafę. Przez to wydarzenie nocne, tak? A nie. Nie? Nie, po prostu jakoś, bo... No. Słuchajcie, teraz co mamy planować? Idziemy na statek. Idziemy na statek, nagramy wam trochę, jak wygląda Batumi teraz, ten piękny dzień letni. Może nauczyć się jeździć na rowerze, co Nini? Może challenge taki? Nie umie jeździć na rowerze. Nie dzisiaj, kiedy mam krótką sukienkę. Już widzę, jak przewracam się i... Same wymówki. Nini, jak ma długie spodnie? Nie, dzisiaj mam za długie spodnie. Nigdy tak nie mówiłam. Dosłownie. Ale tak byś powiedziała. Tak nie... No tak mu pierwszy raz jesteśmy chyba Batumi razem, ale tak powiedziała na to. Nie, jak to? Pierwszy raz jesteśmy Batumi razem? Nie jesteśmy ale trochę dramatyzuję, i tak byśmy tak. Obiecuję, że kiedyś spróbuję. To ci ja próbowałam uczyć się. Ale dziewczyna przyjechała samochodem, okej? Okay? Pamiętajcie. Tak, samochodem lepiej, łatwiej. Bo samochód stoi sam, nie trzeba równowagi trzymać. Bo to jest najtrudniejsze w rowerze. No, więc. A kiedyś na pewno spróbuję znowu. Ja próbowałam już jeździć na rowerze i cały czas padam z tego roweru. I wiecie co? Mam dość, tak? Mam dość obitych kolan i nóg. Starczy. Jak dziecko. Tak, rower to nie jest jakiś, nie wiem, niezbędny do istnienia człowieka. Powiedzcie, coś, tak? Powiedzcie jej, że jest czasami, nie? Że no. Fajnie tak pospacerować. Pewnie fajnie, ale fajnie też pospacerować pieszo. Dobra, kończymy. Dobra, idziemy, pokażemy tam. Wam miasto.
przeszłyśmy wiele miast, wiele mórz i rzek, wiele gór wśród gwiazd. Ale miasto, o którym śpiewamy dziś, milsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Ale miasto, o którym śpiewamy dziś. Wyjeżdżamy. Kapitan Maja ze słoweńskiego. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aktualnie jesteśmy w mieście Batumi. Przyjechałam tutaj 2 lata temu. Dawno ludzie nie słyszeli. Zostałam, chciałam wyjechać, ale zakochała się w tym mieście. Zaczął się koronawirus, jakoś to nie pamiętam, da, i zostałam tutaj i teraz prowadzę kater. Bardzo mi się podoba moja praca nowa. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Batumi. Przyjeżdżajcie wszyscy. Mniejsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt. Świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt. Świadkiem był szczęścia chwil. Słuchajcie, widzicie, co jest napisane tutaj? Jak nie widzicie, co powie mi, że to jest fontanna czaczy jakby. Nie jakby tylko tak. Tutaj możemy po drugiej stronie pokazać. Tutaj kiedyś faktycznie był taki okres, gdzie mnie wtedy nie było w Batumi, szczerze. Chyba mieszkałam nawet w Polsce, nie wiem, nie pamiętam, ale tutaj właśnie płynęła czacza. To było 3 razy w tygodniu przez parę minut. Jak na początku powstał pomysł o tym, jak powiedzieli, że powstanie fontanna czaczy, nawet polskie media o tym pisały. Tak, to była ważna sprawa. Od dobrych paru lat, w sumie parę, nie, od dawna, no. Nie ma tutaj już czaci. Wypili wszystko? Wszystko wypili, Polacy przyjechali i wszystko wypili. Tak naprawdę to wszyscy pili, nie tylko Polacy. No, ale nazwa pozostaje do dzisiaj, pokazywałyśmy Chacha Fountain, jest po angielsku napisane. No i była fajna atrakcja, nie? Tak. No. Co to jest ten budynek? W ogóle to jest właśnie ta centralna część bulwaru. Kiedyś tutaj przychodziliśmy mieszkańcy, ci, którzy tutaj się urodzili, czyli tacy rodowici, jak ja, rodowici, rdzenni mieszkańcy tego miasta. Tutaj przychodziliśmy, spacerowaliśmy, było fajnie, tutaj są fontanny. No, ale teraz nie są łączone. To są fontanny, prawda? Też. Też, ale te drugie lepiej tańczą. Tak, tak. A tutaj mamy pałac ślubny, słuchajcie, powiedzicie, tutaj moja koleżanka na przykład tutaj wzięła ślub, Salome, pozdrawiam Cię, jeżeli to oglądasz. Zrobię zooma, żebyście widzieli, że w środku jest tak ładnie, że są takie kwiaty i widzicie, tak fajnie jest ozdobione. I w ogóle to jest fajne miejsce na ślub. Kiedyś na pewno przyjdę tutaj, tu wezmę ślub, nie? Co myślisz? Ja będę z Tobą. Będziesz nie musisz zapraszać, dziękuję, jak tak przyjdę. No, to co? Idziemy i pokażemy las bambusowy. Tak jest. Wciąż jesteśmy w bulwarze i tutaj jest przepiękny taki mini lasek bambusowy. Tak. W ogóle jak chcecie takich rzeczy, jeżeli lubicie, to zapraszamy bardzo serdecznie do ogrodu botanicznego. Tak. Polecamy bardzo ogród botaniczny. Tam jest cały świat. Tam są wszystkie roślinki. I wiecie, to dla mieszkańców tego regionu jest raczej normalna roślina, ale dla nas, dla ludzi z innych regionów nie jest normalna roślina. Ja dopiero potem odkryłam, że to jednak nie jest takie oczywiste, że są że ma bambus na ogródku. Tak. Może pokażę mi dookoła. Tak, jasne. Może pokażę mi ten uniwersytet technologiczny. Technologiczny. Przepraszam, jak coś ludzie, ale zaraz... Tam, gdzie miało być diabelskie koło. Nie jesteśmy od strony diabelskiego koła, ale to miał być właśnie uniwersytet technologiczny, techniczny. Nie, po prostu zmienili, już nie ma tego. Tak, już nie ma, ale tam po środku gdzieś miało być diabelskie koło. Teraz tam hotel otworzyli, z tego co wiem, nie? Ale no, jak na hotel, to jest super budynek. Jesteśmy w bulwarze. W ogóle, jeżeli będzie zachowana kolejność, to już byłyśmy tam, zjadłyśmy coś, nie nagrałyśmy nic. Nie. I teraz kontynuujemy spacer tak, dalej. Dokładnie tak było. To jest mamy teatr letni.
cały drewniany, jest bardzo, bardzo ładny, bardzo naprawdę. A tutaj są, patrzcie, kwadratowe krzaki. Nie, nie, widzieliście jest w szoku, nie, jest pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem, bo wszystkie krzaki są kwadratowe. Czy widzieliście takie kiedyś? Nie, nie widzieliście takich. Tam jest morze. A tam jest morze. Słuchajcie, specjalnie wybrałyśmy takie miejsce na pożegnanie, żebyście widzieli morze, żebyście nas zazdrościli, żebyście wszyscy przyjechali za miesiąc, za dwa do Batumi, nie? Za rok, kiedy chcecie. Kiedy chcecie, jak tylko granice się otworzą. No. Przyjeżdżajcie, słuchajcie, mamy super, wszystko fajne, pogoda super, palmy rosną, ciepło. Wszystko fajnie. To jest no super, tylko po prostu nie wiem. Tylko plażą tam jest, tylko czekamy na samoloty i lecimy tutaj. Nie? No, ja będę tutaj. Słuchajcie, nagrałyśmy, chciałyśmy co nieco pokazać. Będzie, jest to filmik w naszym stylu, jakby nie ma za dużo faktów historycznych trochę. I tak dalej, po prostu takie widoczki, nie? Tak, i trochę chaosu jak zawsze. Tak. No, ale wy lubicie nas za to, prawda? No, bo inaczej czemu tak oglądać? Jesteśmy czemu 15 sobą tysięcy osób nas ogląda? No więcej. Nie ogląda, tylko subskrybuje. To subskrybuje, są dwie różne rzeczy, niestety. Ja bym chciała, fajnie, żeby tyle... Chciałam ładnie to ująć, tak? No, bardzo ładnie ci wyszło. No. Dobra, słuchajcie. Dobra, no. Widzimy się gdzieś tam. No, no. A. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa. Słuchajcie, patrzcie, tutaj w tym miejscu zakończyła się czyjaś miłość, miłosna historia. No tak, cóż. Ale co mi zrobimy jako porządne obywatelki? Weźmiemy to do śmieci. Niestety, nie, zróbmy to razem, chodźmy. Okej, idę. Patrzcie, ktoś, jakiś zakochany facet kupił róże swojej dziewczynie, albo myślał, że przyszła dziewczyna przynajmniej, tak. A ta dziewczyna co zrobiła? Wyrzuciła. I poszła. Do innego pewnie, albo w ogóle nie do innego. Kto wie? Może tak zostawi mi jako znak, że upadłe miłości. Tak.